Hejcie, witajcie, jestem Damian. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że znowu to mówię, bo długo mnie nie było. I bardzo długo też w Brawl Stars nie było skrzynek. I słuchajcie, dzisiaj jest jakiś mega dzień powrotów, bo mi się udało w ogóle wszystko ogarnąć, żeby móc dzisiaj nagrać dla was odcinek. No i też Brawl Stars w ogóle wydaje Brawl Talka, w którym podobno mają wrócić skrzynki. Również od niedawno rozpoczęły się wakacje dla większości, ale wiem, że niestety nie dla wszystkich. Także słuchajcie, przygotowałem coś z tej okazji. A mianowicie, słuchajcie, mam dla was dwa prezenty, czyli dwie karty Google Play o wartości 50 zł. No i słuchajcie, żeby je zgarnąć, wystarczy, stawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, jak już subskrybujecie, to jest wszystko super. No i teraz najważniejsze, napiszcie w komentarzu, czy macie już właśnie wakacje. Jeżeli tak, to dajcie tam jakąś wakacyjną emotkę, a jeżeli nie macie jeszcze wakacji, no to napiszcie, że jeszcze nie macie wakacji niestety i możecie dać jakąś smutną emotkę. I wtedy właśnie rozdam jedną kartę osobie, która już ma wakacje, i jedną kartę też osobie, która nie ma wakacji, żeby dla każdego było coś dobrego. Także powodzonka. Wiem, że pewnie macie do mnie jeszcze sporo pytań i słuchajcie, w tym tygodniu na pewno postaram się na nie odpowiedzieć, ale teraz skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na Brawl Talku. No i jedziemy. Dzisiaj w dzisiejszej Brawl Gadce toksyczny zadymiarz z innego wymiaru. Słuchajcie, fajnie, że teraz jest ten motyw innego wymiaru, bo to jest naprawdę bardzo popularny motyw. No widać, że dawno nic nie nagrywałem. Czy on się pojawia właśnie w DC Universe, czy w Marvelu? No to teraz się pojawił w Brawl Stars i w ogóle taki grzybkowy zadymiarz całkiem fajny. Buzz już nie będzie sam, czy jest nowy zadymiarz? Przerażające i zaczarowane skiny i więcej piratów. I czy skrzynki powrócą? No oto właśnie, co jakie pożegnanie? Czy nie zbejtowali i tak definitywnie jakoś teraz pożegnają skrzynki, że już powiedzą, że na pewno nie wrócą? Błagam, nie, proszę. W ogóle Spajkuś tu sobie siedzi, jaki fajny. Co tu się odwala? Okej. Aha, jakiś inny wymiar, coś takiego, tu przenika, jakieś połączenie wymiarów. Dziwna sprawa, bardzo dużo grzybów. Spajkowy grzyb tam był! Paula, gdzie jest Paula? Czemu oni są? Nie powinno cię tu być! I to jest Pyro! A nie, to Paula. To miejsce jest toksyczne, użyj tego! Dobra, dała tutaj maskę. Dziękuję. Pięknie i możemy jechać z Brawl Talkiem po takim wstępie. Nadchodzi lato, nie Dani, jeszcze nie, jesteśmy w zaczarowanym lesie. Zaczarowany las, to nowy sezon. Nie wiadomo, czy naprawdę jest zaczarowany, czy tylko toksyczny. Tak czy siak, to dom naszego najlepszego zadymiarza, Cordeliusza? Był kiedyś zwykłym ogrodnikiem w parku, ale ponieważ to miejsce było toksyczne, oszalał i ostatecznie tam utknął. Nadal jednak lubi czasem popracować w plenerze. Główny atak Cordeliusa to dwa szybkie grzyby. Okej, czy takie dwa szybkie grzyby lecą? Zadają sporo obrażeń, ale mają mały zasięg. Mały zasięg tego zadymiarza rekompensuje jego duża szybkość i będzie bardzo szybki. Potrafi też naładować super atak, będąc w pobliżu przeciwników. Okej, czyli on ma też taką właśnie takie kółeczko jak Bat i sobie ładuje ten super atak. Okej. Potrafi też naładować, gdy aktywuje super atak, przenosi umysły swoich przeciwników do innej rzeczywistości? Co? Aha, i wtedy oni nie mogą się jakoś tak ruszać. Co tu się dzieje? Cordelius otrzymuje tam wzmocnienie, szybkość ruchu i przeładowania. Okej, czyli wtedy on walczy taki jeden na jeden z tym zadymiarzem. A jego cele, czekajcie, bo tutaj się skupiam na obrazie. A jego cele nie mogą używać własnych superataków ani gadżetów. Czyli wychodzi na to, że te cele będą mogły atakować, będą mogły się niby ruszać, ale nie będą mogły superataków wykorzystywać ani gadżetów w tym momencie, jak zostaną tak przeniesione. Okej, no to bardzo fajny zadymiarz ogólnie. Mogą za to nadal biegać i atakować, no dokładnie. Pozostaje w tej rzeczywistości przez określony czas. Dopóki nie pokonasz wroga lub wróg nie pokona ciebie. Ej, fajne. Podczas trwania superataku Cordeliusa żaden niezadymiarz nie może dołączyć do walki. Bardzo fajne. Cordelius staje się geniuszem zła dzięki przebraniu... Jakim? Zarodnikowy Cordelius. W ogóle ja mówię na jego Cordeliusz, bo tak już spolszczyłem mocno, ale to jest Cordelius, więc przepraszam. Za dużo się dzieje. W ostatniej klasie karnetu. Dobra, czyli ten skin tutaj, słuchajcie, będzie za karnet. Fajny skinek. Ogólnie ten zadymiarz mi się bardzo podoba, bardzo chętnie nim pogram. I przez to, że jestem taki zajarany tym wszystkim, to daję mu 10 na 10, możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie tego brawlera właśnie po takim krótkim wstępie. W ogóle taka ciekawostka, pomimo tego, że ostatnio nie miałem jak za bardzo nagrywać filmów, to grałem w Brawl Stars i nawet te dwa ostatnie karnety całe zrobiłem. No bo wiecie, na tym telefonie to można zagrać w sumie wszędzie, nie? Jak się tam gdzieś jest w trasie, czy gdzieś coś. Plus dziewczyna też mnie cały czas na Brawl Stars namawia. Okej, okay. Przejście. Nadchodzi lato. Nie Dani, jeszcze drugi raz Paula go tutaj. Ale wraz z dziwnym, zaczarowanym lasem mamy zaczarowane i dziwne przebrania. 8-bitowiec staje się nawiedzonym domkiem. Fajny skin 8-bita. Pozwólcie, że nie będę oceniał dzisiaj tych skinów. Ja uważam, że po prostu fajny. Będę mówił albo fajny, albo niefajny. To przebranie, które udostępniamy wraz z karnetem zadymiarskim. Okej. Okay. I ten loot jest turbo fajny. Turbo, turbo fajny. W ogóle ma jakieś ptaszki w środku sobie. I bardzo fajny ten loot. Chciałbym go kupić. Słuchajcie, jak będziecie kupować coś, to pamiętajcie o kodzie Damian. What? Jeśli chodzi o tego Chestera, to jakoś mi się super nie podoba, ale jest taki okej.
spirit chesterski. Dobra, dalej mamy, słuchajcie, Janet otrzymuje skrzydła motyla. Janet taka mroczna dosyć. Mroczna wróżka Janet, dokładnie, no właśnie się tak nazywa, nie? Pasuje. Paula, mogę teraz to powiedzieć? Tak, teraz już możesz! Nadchodzi lato piratów! Tego lata wracają przebrania piratów i do załogi dołącza kilku przeklętych piratów. Meg otrzymuje przebranie Megalodon i kilka opiornych kończyn. Słuchajcie, to jest ewidentnie jakieś nawiązanie do filmu Meg. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli kojarzycie, to możecie dać o to znać w komentarzu. To jest film o takim pewnym wielkim rekinie, który w sumie chyba się określa nawet mianem Megalodona. Skin całkiem spoko. The skin is just called Megalodon because Megalodon. No nie, to przecież jasne. Głowa Gryfa jest teraz skrzynią skarbów. Niby fajny koncept, ale coś mi w tym skinie nie siedzi. Sunken chest Gryf. Bibi otrzymuje kompletny piracki strój, ale nie jest zwykłym piratem. Ej, Bibi bardzo fajna. Jeden z fajniejszych skinów do Bibi. Bibi otrzymuje kompletny piracki strój. Jest przeklętym piratem Bibi, okej. Na podziękowanie zasługuje też Steamfish, twórca przebrania Kraken Surge. Okej, czyli tutaj mamy bardzo fajne przebranie. No i widać, że tutaj jak ludzie robią przebrania za Supercella, właśnie z tego Supercell Makeup, to te przebrania wychodzą naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Fajny krakanik. Super. To najlepsze przebranie Supercell Mike, które także dołącza do pirackiej załogi. Skoro już mowa o lecie, po dwóch latach Buzz ma wreszcie swój triu przyjaciela. Duck jest najnowszym nabytkiem Aquaparku Velociraptors i jest najbardziej wyluzowanym i przyjaznym dinozaurem, jaki istnieje. W ogóle się niczym nie przejmuje, dlatego że swoimi głównymi atakami może leczyć wszystkich wokół siebie. Im Duck jest bliżej ciebie, tym bardziej cię leczy. A jeśli jesteś przeciwnej drużynie, zasada jest taka sama, ale oczywiście w kwestii zadawanych obrażeń. Duck to pierwszy zadymiarz, który może ożywić kogoś lub samego siebie. Okej, czyli mamy wskrzeszenie, rzuca w członków drużyny latającym hotdogiem, czyli będziemy mieć jakiegoś latającego hotdoga i jeżeli się rzuci tego hotdoga, to będzie można kogoś wskrzesić? Okej, fajne! Czy mamy wskrzeszenia w Brawl Stars? No okej. Którego można też użyć na sobie. Jeśli polegniesz, gdy masz oznaczenie hotdoga, natychmiast odrodzisz się w tym samym miejscu. Oznaczenie hotdoga z czasem znika zupełnie jak prawdziwy hotdog. Okej. Musisz dobrze wymierzyć czas, aby skutecznie go wykorzystać. Duck pojawi się na początku sierpnia w przebraniu Smoczy Duck za 29 klejnotów. A zanim powiem o skrzynkach, oto kilka kolejnych przebrań. Czekajcie, bo jeszcze tak na szybko powiem wam tak. Draco Drak, przyjemny, taki smoczy, a on tutaj ogólnie jest takim dinozaurkiem. I tak, atak ma taki troszeczkę jak Jackie, ale leczy też przy okazji, więc wydaje mi się, że bardzo fajny, plus to wskrzeszanie, nie? Myślę, że to wskrzeszanie może być naprawdę mocne. Fajnie, że oni tak odpinają wrotki i szukają cały czas jakichś nowych tutaj rozwiązań na tych zadymiarzy, bo w pewnym momencie mieliśmy taki przestój, że dostawaliśmy takich dosyć podobnych, ale to już było jakiś czas temu. Mi się ten skin podoba, a zadymiarze oceniam też na bardzo fajnego i nawet nie wiem, czy może chętniej bym tym nie pograł najpierw, ale no na niego będziemy się troszeczkę chyba dłużej poczekać. A zanim opowiem wam o skrzynkach, oto kilka kolejnych przebrań. No dobra, dawajcie te skiny. Darktide, Tide Carl. No również niektóre szczegóły. Stara! To nie, nie, dlaczego? Teraz można grać starą w Brawl Stars. Jeśli chodzi o Carla, to nawet spoko, remodel, ale nie wiem, jakoś ta maska do końca mi nie siedzi. Ale to też napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Czemu zmienili nazwę Błękitnej Tary do Stara? W sensie chodzi pewnie do jakieś nawiązanie do gwiazd czy coś, ale dobra, ważne. Niesamowite imię i niesamowite przebranie. Przemytiszka Penny też się zmieniła? Okej. Okej, no fajnie. Phoenix. O proszę. Dzięki której wygląda bardziej stylowo. I zestaw nowych. Okej. Dobra, ale teraz pytanie, czy jak ktoś już miał tego skina, będzie musiał sobie wszystko dokupić? Akurat odpowiedzieli, fajnie. Trzymasz to wszystko za darmo w pierwszym miesiącu. Okej, czyli po prostu, jeżeli ktoś już ma tego skina, tego co to jest, o tutaj za mną, to wszystko dostanie wraz z remodelem. Bonnie ma dwa przebrania za 29 klejnotów. Jednorazowo z Bonnie niesamowicie kolorowa, piękna i wesoła. Fajna, jak będzie taka tania, to naprawdę fajna. Słodziutka. Okej, czyli na Mistrzostwa Świata Piłkarskie Kobe dodali tutaj właśnie takiego skina piłkarskiego. Dobra, no fajne nawiązanie, też całkiem spoko. Ale ja tu chciałem właśnie przed chwilą powiedzieć, że przed chwilą był różowy skinek, teraz jest niebieski, to tak coś dla chłopaków, coś dla dziewczyn, nie? Tak, żeby wszystkich pogodzić. Teraz chwilę, którą wszyscy czekali. Czy powrócą skrzynki? Nie bardzo.
Jak to coś lepszego? Dropy star? Better. Star drops. The number one feedback. Najważniejsza z waszych uwag po usunięciu skrzynek była ta, że graczom brakuje efektu zaskoczenia przy odbieraniu nagród. No, to jest prawda. No, w samą grę gra się spoko, ale brakowało takiego dreszczyka, co nie? Żeby, ach, tutaj może tym razem uda się wydropić tego fajniejszego zadymiarza, jakąś legendę czy coś, nie? Przecież to było takie piękne. Więc to przywróciliśmy i oto jak działają dropy star. Słuchajcie, ja sobie przesunę tutaj to na lewo i zobaczmy, o co tutaj w ogóle chodzi. And here is how the star drops work. Każdego dnia możesz zebrać 3 dropy star. Aby je zdobyć, musisz wygrywać mecze dowolnego rodzaju w lidze pucharów, lidze mocy, lidze klubowej, wyzwaniach, a nawet w edytorze map. Okej, czyli obojętnie jakie gierki będziecie grać, ważne, żebyście po prostu grali gierki i za zagranie ileś tam mecze będziemy dostawać aż 3 takie dropy na dzień. Jest to trochę słabe pod tym względem, że no nie będzie można więcej takich dropów jednego dnia otworzyć, ale jest to spoko dla takich casualowych graczy, co wbijają sobie na troszkę pograć po prostu, nie tryhardują, więc ogólnie, overall, myślę, że całkiem spoko, bo będzie można sobie coś tam wydropić. Zobaczymy, co w ogóle z tego będzie dropiło. Dostajesz jeden drop po pierwszej wygranej, kolejny po czwartej, a ostatni po ósmej wygranej. Okej, czyli tak to działa. Dropy star mają 5 rzadkości, podobnie jak zadymiarze. Rzadki, bardzo rzadki, epicki, mityczny i legendarny. Za każdym razem, gdy dotykasz ekranu, masz szansę zwiększyć rzadkość dropa star. Im wyższa rzadkość, tym lepsze przedmioty. Ej! Czyli, dobra, czyli to będziemy otwierać i będziemy klikać na ten drop, aż nam w końcu coś da. Będzie nam przeskakiwało z rzadkości takiej słabszej na wyższą. Dobra, to jest fajne. I już widzę, że z tego leci zadymiarz tutaj. W każdym dropie otrzymujesz jeden przedmiot. Okej, czyli już nie będzie można na przykład trafić 10, 11, 12 przedmiotów, czy tam 9. Ale będzie można znowu dropić zadymiarzy w normalny sposób, a nie tak, że trzeba zbierać te punkty i zbierać. Powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie. Ja już tutaj przed chwilą, jak powiedziałem, że nie będzie tych skrzynek, to się zmartwiłem, a to się naprawdę wydaje ciekawą opcją. Monety, punkty mocy, kredyty, błyskotki i zadymiarza, do tego dodaliśmy odznaki, czyli wszystko będzie... Dobra, czekajcie, czyli na spokojnie. Czyli z tych nowych jakby skrzynek będzie dropić jedna rzecz. My mamy 3 takie dropy na dzień i może to być wszystko. Może to być zadymiarz, mogą być to monety, mogą być to punkty mocy, mogą być to kredyty, mogą być to błyskotki, zadymiarzy i odznaki, tak? PowerPoint, credits. Blink, brothers, blink. O zadymiarze też można. Okej, ekskluzywne piny. Wśród nich kilka wyjątkowych, które można znaleźć tylko w dropach. Okej, czyli specjalne piny zrobili, które będzie można tylko wydropić. Spreje, zdjęcia profilowe. A nawet ej, dobra, skiny będą! Przebrania do zdobycia w dropach star, które można kupić za błyskotki i nie są sezonowe. Przebrania mityczne i legendarne są nadal dostępne tylko za klejnoty. Okej, może wam się nasunąć pytanie, o ile bardziej się to opłaca? Odpowiedź mi około 20% bardziej niż do tych czas. Jednak aby każdy drop o wysokiej rzadkości się liczył, musieliśmy przenieść część nagród otrzymywanych na inne sposoby. Przenieśliśmy zatem nagrody z Ligi Klubowej Ligi Mocy i nieco nagrod z karnetu zadymiarskiego, głównie z nagród otrzymywanych po ich ukończeniu. Wiemy, że brzmi to jak osłabienie nagród, ale tak nie jest. Zyskasz więcej, jeśli będziecie grać tyle samo, co obecnie. Okej. Okay. Dani zaklina się na własne życie. Słuchajcie, obiektywnie podoba mi się to. Szkoda, że skinów nie ma w formie legendarnej, no i też mitycznej. Tego szkoda, ale myślę, że z czasem to wprowadzą. Po prostu chyba za dużo skinów też nie ma jeszcze właśnie w tych po prostu wartościach, żeby to było. I mam w ogóle dla was ciekawostkę. Ponieważ kilka miesięcy temu, jak wprowadzili rzadkości do skinów, to ja już podejrzewałem, że mogą zrobić coś w stylu właśnie jakichś skrzynek ze skinami. Nie sądziłem, że rozwiążą to tak właśnie jak teraz, ale no, tu macie dowód, że pisałem do Toriego, a wtedy mówił, nie, na pewno tak nie zrobią. Nie. Pozdrowi. A no i gratuluję po 1 milion osób, szefie. Jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę bardzo mi się to podoba i myślę, że trzeba będzie to jak najszybciej przetestować. I co? Czyżby openingi miały powrócić na kanał? No czemu nie? Poza tym będziemy mieli też... Powraca ładunek z pewnymi zmianami. Można teraz przechodzić i atakować... Przez to? Przez wózek, aha. Czyli będzie można teraz atakować również przez wózek. No spoko, czyli te strzały wcześniej po prostu chyba nie przechodziły. No już też nie pamiętam ten tryb. Nie wiem, dawno był ten tryb bardzo chyba. Koniec zmianami wyrażone przez was w ankiecie wracają eliminacje i batalia, fajnie. Więcej możliwości ukończenia misji. Od teraz można też robić postępy w misjach premium karnetu zadymiarskiego. Jeśli więc kupisz karnet zadymiarski w dowolnym momencie sezonu. A, dobrze! Czyli one będą się ci robić nawet jak nie masz tego karnetu i to jest bardzo fajne, bo po prostu no wtedy będzie można poczekać po prostu i zobaczyć, czy się nam nagle opłaca kupić ten karnet i w ogóle też polecam użyć kodu Damian, jeżeli coś kupujecie. W ogóle ostatnio jakiś szef wysłał mi na Instagramie, że i tak nie nagrywam filmów, a i tak kupuję z moim kodem i mi taka łezka się w okurzach zakręciła i było mega słodkie i muszę mu wysłać jakiś prezent ode mnie. W ogóle też dziękuję za wszystkie komentarze, które dostałem od was i... Dobra,
Nieważne. Pogadamy o tym jeszcze. Nie zapomnijcie też odwiedzić strony eventbrowser.com, aby oglądać comiesięczne finały sportowe i zdobywać fajne nagrody. Ale fajne znaki! No, chyba warto z tego co widzę, jak ktoś jest mocno zajmiony. Mroczna wróżka Janet! Szukajcie hashtag Dark Fairy Janet giveaway w mediach społecznościowych. Słuchajcie, czyli ta piękna pani, o ta tutaj, o ta obok mnie, ten skinek będzie do rozdania, słuchajcie. Będę miał taki skinek do rozdania dla was, także obserwujcie mojego YouTube'ka, bo będzie można wygrać właśnie takie skina. A jeżeli ktoś nie ma Janet, no to automatycznie też dostanie zadymiarza, więc kozak. Pamiętajcie, że trzeba subskrybować. No nie. It's with a heavy heart. Że będzie to moja ostatnia Brawl gadka. Dlaczego? Paula to jest taki szef. It's okay, trust me. You've probably noticed. Zobaczcie pewnie, że ostatnio pomagam Squad Busters. Czyli Paula do Squad Busters idzie. I wycofanie się z Brawl Stars. Co nie braknie możliwości wspierania tej wspaniałej społeczności. Ja jak się smutno zrobiło, ja też się ruszyłem przed chwilą i teraz jeszcze to. To leave after all you've done for me from the very first moment we met. Your kindness, patience, and empathy are things I'll carry forever here in my heart. And will jest smutno always mi, be my motivation. Ale nie powinno być smutno, bo przecież jak Squad Buster to też będzie tu dalej nas tworzyć w grze od Supercella. To continue. Sorry. Give me my best. Ej widzowie, czy wam też jest smutno teraz? Też mi smutno. Ale widzę, że jej też. I believe that pursuing the goal of launching Squad Busters to the którym jest premiera Squad Busters jest właściwym posunięciem. And if we fail, a jeśli nam się nie uda, wiem, że w zespole Brawl zawsze znajdzie się dla mnie miejsce. Proszę was jednak, nie smućcie się, jeśli nie wrócę. Moja nieobecność będzie oznaczać, że my, Supercell, odnieśliśmy sukces i wydaliśmy nową grę, z którą wiele osób będzie grało latami i zapamięta ją na zawsze. Gracias z głębi serca. Za wszystkie wspólne chwile w ciągu ostatnich 2 lat. Do zobaczenia Squad Busters. Zanim cokolwiek powiesz, nie zostawię was samych z Frankiem. Masz na mnie jakieś wsparcie? Mam. Dobra, czyli słuchajcie, ktoś nowy się pojawi w Brawl Talkach, a Paula przechodzi do Squad Busters. Ja już tą grę testowałem na kanale, macie ją w prawym górnym rogu, jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, możecie sobie zobaczyć. Moim zdaniem ma naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał. No i też fajnie, że taka znana twarz w community właśnie Supercella będzie tutaj prowadzić tą grę, będzie się tym wszystkim zajmować. Słuchajcie, ode mnie teraz to na tyle. Przypominam, że dzisiaj z okazji tego, że zaczęły się wakacje i niektórzy już mają wakacje, a niektórzy jeszcze niestety mają szkołę, to ja. To mam dla was dzisiaj do rozdania 2 karty Google Play o wartości każda po 50 zł, także jeżeli chcecie to zgarnąć, to wiecie co macie robić. Łapeczka, komentarzyk, subskrypcja, a ode mnie teraz to na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już niedługo. Siema!